Maraton to 42 km, 195 metrów wysiłku. Bardzo mocnego, ekstremalnego, no przy którym wielu ludzi, z którym wielu ludzi sobie nie radzi, a ci, którzy sobie poradzą, są bardzo z tego zadowoleni. Prawdziwy facet powinien chociaż raz w życiu przebiec maraton. Z tego powodu, że jest to wielkie wyzwanie, są to wysiłki ekstremalne, przede wszystkim od 30 km. Jest to niesamowite zmęczenie, kiedy energia w organizmie się już kończy, wtedy no niestety trzeba mieć bardzo mocną psychikę, żeby poradzić sobie z wysiłkiem. No myślę, że każdy jest w stanie maraton przebiec lepiej lub gorzej i proponuję, żeby każdy sobie spróbował tego dystansu. Swoją karierę zaczynałem od biegów górskich, także wiele mi one nauczyły. Na pewno odporności psychicznej i odporności takiej na ból, bo w czasie biegu, w biegach górskich, no, trzeba było się jednak uzbroić w tą odporność i no, to dało mi dużą wytrzymałość też teraz. Przekłada się to chyba na te biegi maratońskie i biegi długie. Góry, lasy, to jest moja wielka pasja, jestem myśliwym i to jest dla mnie chyba większą pasją niż bieganie. Bieganie jest dla mnie moim, można powiedzieć, zawodem, lubię biegać, ale moją największą pasją jest właśnie łowiectwo i góry, w których spędzam tyle czasu, ile tylko mogę. Ogólnie przyroda potrafi przede wszystkim uspokoić, jakby można się tam wyłączyć. Najczęściej w lasach przebywam sam, albo często z moją dziewczyną też. No staram się przede wszystkim odpocząć i góry pozwalają mi na to. Bardzo pomagają mi w takim okresie, jak teraz, roztrenowania, żeby nie tylko mięśnie, ale i umysł odpoczął, bo to jest bardzo ważne. Mnie maraton bolał często na kilometrze 33, wtedy kończyła mi się zazwyczaj energia. No teraz mi się udało zrobić tak i wytrenować się chyba raczej, że zaczyna boleć na 37. Jest to bardzo fajnie, bo można te 5 km jeszcze do końca jakoś dociągnąć. No, mój organizm jest dla mnie bardzo specyficzny, bo na 37 często kilometrze jakby oddzielał się od mojego umysłu i wtedy no, muszę niestety zmusić swoją silną wolą i swoim umysłem te moje wszystkie podzespoły, żeby pracowały tak jak trzeba, żeby nie zwalniał organizm, żeby nogi szły do przodu. No, często jest tak, że umysł prze do przodu, a nogi zostają z tyłu, ale jakoś sobie razem, można powiedzieć, wtedy radzimy i jakieś tam wyniki zawsze na mecie są lepsze lub gorsze, ale no, umiemy się pojednać w czasie tych najcięższych kilometrów. Lubię biegać, sprawia mi to przyjemność, chociaż nie zawsze, bo oczywiście te najcięższe treningi no to muszę robić z zaciśniętymi zębami. Nie jestem takim typem zawodnika po prostu, który lubi wysiłek. No, tak już jest, taki się urodziłem, nic na to nie poradzę. Nie jestem fanatykiem biegania przede wszystkim.
sumie zmiana trenera, Leonida Szwedcowa, z którym teraz współpracuję, bardzo dobrze mi się wykonuje jego plany, są dobrze dopasowane do mojego charakteru przede wszystkim i do tego, jak lubię trenować, tak? Czyli nie za mocno. Być olimpijczykiem to bardzo fajne uczucie. No, chyba każdy sportowiec marzy o tym, żeby wyjechać na olimpiadę. Być olimpijczykiem w Londynie, no to jeszcze trochę czasu zostało do tego startu. Mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze. To będzie tak jakby uwieńczenie mojej czteroletniej pracy. Mam nadzieję, że pobiegnę tam jak najlepiej. Chciałbym pobiec w granicach rekordu życiowego w Londynie, jeżeli tak będzie, a jest to nasz klimat, to będzie bardzo dobry moim zdaniem wynik. Będę robił wszystko, żeby pobiec jak najlepiej.